mam u siebie Jakuba, który szkoli, zajmuje się rejestracją marek na Allegro i nie tylko. Cześć Jakub. Cześć, cześć. Słuchaj, powiedz mi, jak Ci się podoba dzisiejsze wydarzenie? Jakbyś to porównał do wydarzenia, które odbyło się rok temu? Zdecydowanie więcej ludzi, bardzo dużo znajomych twarzy. Ja z racji, że prowadzę też społeczność na naszej zamkniętej społeczności, właśnie Allegro, to też dużo osób nie rozpoznaje, niekoniecznie ich rozpoznaje, ale jakby gdzieś tam się łapiemy po nikach z Discorda. Ale tak, tak, bardzo pozytywnie, bardzo dużo ludzi, dużo fachowców, dużo ekspertów, ale też poza tym po prostu sprzedawcy, którzy gdzieś tam tworzą tą naszą całą społeczność Allegrową. Czyli mówisz, że tu warto być? Tak, 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 jak najbardziej warto być. Zdecydowanie polecam każdemu, myślę, że za rok spotkamy się w jeszcze większym gronie, więc serdecznie zachęcam już na kolejny rok. A teraz możemy porozmawiać na tematy mojej prelekcji, bo pewnie o tej prelekcji będziemy chcieli też chwilę porozmawiać. Powiedz mi, o czym była Twoja prelekcja? Jaka była główna wartość, na której się skupiłeś, którą chciałeś przekazać tak naprawdę tutaj obecnym? Jeżeli chodzi o moją prelekcję, no to ja osobiście mówiłem na tematy związane z rejestracją marek i to mówię o rejestracji marek nie tylko o Allegro, ale mówię o rejestracji marki pod względem jej legalizacji. Czyli jeżeli masz jakiś znak handlowy bądź nazwę handlową, chcesz ją zarejestrować w określonym urzędzie i chcesz ją wykorzystywać później do konkretnych celów, czy właśnie do ochrony swojej marki, czy do tego, żeby ją promować, marketingowo wzmacniać, czy właśnie do tego, żeby zarejestrować się w jakimś programie marketplace'owym, jak chociażby Strefa Marek Allegro, czy Amazon Brands Registry. Dobrze, ale powiedz mi, czy to jest tak naprawdę potrzebne? Czy taki zwykły sprzedawca to musi w to wchodzić, czy musi takiego specjalistę zatrudniać, na tym się znać, czy nie za bardzo? Jeżeli chodzi o samą rejestrację, to jest proces jednorazowy. Jak raz zarejestrujemy markę, to tak naprawdę możemy z niej korzystać przez najbliższe 10 lat. Jest moim zdaniem na to duże zapotrzebowanie, szczególnie ze względu na wchodzące zmiany w produktyzacji i to, że jednak marki będą miały dużo większą siłę przebicia względem innych sprzedawców. No bo jakby nie ukrywajmy, jeżeli masz swój kafelek produktowy, to dużo łatwiej jest konkurować z innymi kafelkami produktowymi niż jeszcze bić się w tym kafelku produktowym z innymi sprzedawcami, więc własna marka, własne kody EAN do tego jak najbardziej mają duże znaczenie, a dodatkowym aspektem jest to, że wszyscy narzekają na to, że produktyzacja, że wszyscy się podpinają pod nich i tak dalej, a czy na przykład chińscy producenci, chińscy sprzedawcy. No i w tym przypadku mamy też pewną ochronę. Jeżeli jesteśmy w tej strefie marek, czy jeżeli mamy zarejestrowany znak, możemy iść do strefy marek, ale możemy też iść do programów innych, które zajmują się właśnie ochroną samej marki i samej własności intelektualnej. No i te programy dużo lepiej jakby są respektowane przez Allegro niż to, że przyjdziemy i powiemy: słuchajcie, oni mi się podpinają, zróbcie coś z tym. Często się kończy to na tym, że odpinają jednorazowo, a później taki sprzedawca wraca do nas i podpina się z powrotem, więc jak najbardziej rejestracja marki ma dzisiaj duże znaczenie. Nie tylko w kontekście strefy, ale w kontekście wielu innych rzeczy związanych chociażby z bezpieczeństwem naszej marki, żeby nikt tego nie kopiował. W takim razie, czy uważasz, że Allegro zbytnio ostatnio gloryfikuje większych sprzedawców, większe firmy na rzecz tych mniejszych? Wydaje mi się, że to jest bardzo ruchomy temat, bo tak naprawdę, jeżeli jesteśmy dużym sprzedawcą, to będziemy mieli niższe prowizje, ale dużo większe wymagania od Allegro, jeżeli chodzi na przykład o jakość obsługi. Dużo łatwiej nam podpaść, jeżeli jakiś klient na nas stworzy właśnie coś, jakieś zażalenie. Więc tutaj pod tym względem jakby duzi są w gorszej pozycji, a z kolei mniejsi mają trudniej, no bo muszą się przebijać przez tych dużych. Jeżeli mamy własną markę produktową, to jest właśnie ta tendencja, że nie musimy walczyć z największymi, tylko po prostu się skupiamy na swojej niszy i w niej rozwijamy naszą sprzedaż. Więc myślę, że to jest na pewno, jeżeli ktoś był dropshipperem wcześniej albo działał przez jakieś hurtownie, no to dzisiaj może mieć trudniej. Ale jeżeli ma własną markę produktową, to jak najbardziej może konkurować z największymi graczami na Allegro. Gdzie możemy odsłuchać więcej takich ciekawych informacji, czy po prostu przeczytać jakąś większą ilość wiedzy na ten temat, gdzie się tym dzielisz?
Tak. My prowadzimy właśnie o tej zamkniętej grupie, już wspominałem. Tą zamkniętą grupę możecie dołączyć, to jest Allegro Plus grupa, to jest pod marką V-Sprint robione. Tam dzielimy się informacjami z innymi sprzedawcami na grupie Discordowej. Co tydzień wysyłam newsletter, w którym informuję o jakichś zmianach związanych z Allegro. Tłumaczę to z regulaminowego języka na polski nasz. Dodatkowo jeszcze mamy co miesiąc webinary, w których też rozmawiamy na tematy związane z bieżącymi wyzwaniami na Allegro. A poza tym jeszcze mamy wiele innych projektów dookoła, które wchodzą w skład tego pakietu. Jeszcze baza wiedzy jest w sumie takim dosyć dużym pakietem. Także osobiście bardzo polecam wejść do tej naszej społeczności, zobaczyć, poczuć. Szczególnie dla osób, które się znajdują teraz na naszej konferencji, oni dostali za darmo dostęp na jakiś czas, więc możecie posprawdzać, czy to jest w ogóle dla Was. No i wtedy, jeżeli będziecie zainteresowani, piszcie śmiało do mnie jakub.szarek@vsprint.pl i tam będziemy jakieś zniżki dodatkowe dla Was szykować. Jeszcze jedno pytanie ostatnie. Czy Cię zobaczymy na afterparty? Tak, tak. Ja będę tam do końca, ale nie zobaczycie mnie raczej z żadnymi napojami, które będą gdzieś tam spowodowały różne stany. Przynajmniej oficjalnie. Przynajmniej oficjalnie. Natomiast tak zupełnie oficjalnie i zupełnie serio, to jak najbardziej możecie do mnie podchodzić w trakcie właśnie afterka i też rozmawiać ze mną, więc serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału.